Siemo. Witam was w newsowo-pogadankowym odcinku o... No, Wiedźminie. CD Projekt Red planuje kolejną aktualizację. Kiedy Redzi wprowadzili nową aktualizację po latach do gry, aktualizację 4.0, gra zaczęła tętnić nowym życiem. Pora przez lata martwe po raz kolejny odżyły. YouTuberzy zaspani od lat wstali po raz kolejny, by nagrać nowości, jakie wyszły. Ciekawostki, czy jakieś nowe easter eggi. A gra na Steamie w listopadzie przyciągnęła o 23% więcej graczy niż poprzedniego miesiąca. A w grudniu aż o 156% graczy więcej zagrało w Wiedźmina. Myślę, że spokojnie możemy tutaj mówić o dużym sukcesie. Ale po tym jak mgła zapoczątkowana misją i nowościami zniknęła, większość ludzi niestety zaczęła zauważać prawdziwe oblicze aktualizacji. Latające obiekty, znikające przedmioty i błędy graficzne występowały u większości z nas. Częste wyrzucania do ekranu, czy w ogóle brak możliwości wczytania zapisu lub pójścia dalej przez błąd w jakiejś głównej misji fabularnej, to dla niektórych przez ostatni miesiąc była codzienność. Niektórzy z zakupionym Wiedźminem mogli pooglądać go sobie co najwyżej na YouTubie. I wtedy CD Projekt Red zapowiedziało naprawę. Prowadzono kilka hotfixów, które jak porównywałem FPS-y, nie naprawiły niestety nic, ale zapowiedziany został za to patch 4.0.1, który po ponad miesiącu prac trafił do gry. Patch ostatecznie okazał się kolejnym zawodem, bo oprócz naprawy istotnych błędów, optymalizacyjnie nie zmienił nic. W odcinku, który nagrałem o tym, co prawdopodobnie trafi do patcha, mówiłem, że będą to raczej zmiany kosmetyczne. I że po patchu doczekamy się zapewne kilka hotfixów i to będzie koniec. Moja przepowiednia prawdopodobnie stanie się prawdą. Chociaż prawdopodobnie ten patch nie będzie tylko hotfixem, a pełnoprawną aktualizacją 4.0.2, raczej nie spodziewałbym się w niej cudów. Oto fakty, o których wiemy. Jak napisali na forum. Dziękujemy za wasze nieustanne wsparcie i opinie, które przekazujecie nam o aktualizacji Next Gen dla Wiedźmina 3 Dziki Gon. Nie ma sprawy, naprawcie procesor i dajcie nowy sekrecik dla widza. Niedawno wydaliśmy aktualizację 4.0.1 i chcielibyśmy przedstawić wam, nad czym pracuje nasz zespół, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Przygotowujemy kolejną aktualizację i przyglądamy się błędom, które nam zgłaszaliście. Więc nie przestawajcie tego robić. Myślę, że akurat ciężko byłoby się przyzwyczaić do około 16 FPS-ów, także raczej nie przestaniemy. A skoro mowa o FPS-ach, prawdopodobnie w nowej aktualizacji pojawi się więcej FPS-ów dla ludzi ze słabszymi procesorami, bo aktualnie pracują oni nad polepszeniem wykorzystywania rdzeni procesora przez grę. Niestety, niekoniecznie jest to dobra informacja dla każdego. Chociaż polepszenie wykorzystania rdzeni procesora brzmi nieźle, to jednocześnie może oznaczać, że procesor będzie pracować pod jeszcze większym obciążeniem. I dla osób ze słabszym procesorem może to wręcz oznaczać zupełną odwrotność mojego poprzedniego zdania, że pojawi się więcej FPS-ów. Z kolei może to też oznaczać, że przy takim samym zużyciu procesora, rdzenie procesora będą pracować wydajniej. I to by była oczywiście dobra informacja nie tylko dla osób posiadających komputer z NASA, ale też dla tych ze słabszym prockiem. Pracują oni również nad wydajnością wersji DirectX 12. Nieustannie pracujemy nad poprawą ogólnej wydajności i stabilności gry w wersji DirectX 12. I mamy nadzieję, że zobaczycie różnice po nadchodzących aktualizacjach. Zmiana na wersję DirectX 12, w moim przypadku przynajmniej na komputerze, oznacza ogromny boost FPS-ów i ogólnej stabilności. Niestety, kiedy po kilku dniach grania na wersji DirectX 12, kiedy przerzuciłem się na tą poprzednią wersję, odczułem ogromny spadek jakości. Gra wyglądała zdecydowanie gorzej niż na wersji 11. Fakt, że cały czas 12 wersja będzie optymalizowana, jest bardzo dobrą informacją. Nie oczekujmy też, że z gry zostanie usunięte wszystko, co do tej pory zostało wprowadzone, żeby przywrócić poprzedni klatkarz. Ale fakt, że technicznie starałem się to jakoś zoptymalizować najlepiej jak potrafią, jest faktem optymistycznym. I może faktycznie po tym małym kroczku, po jednym FPS-ie więcej na aktualizację i po kilku aktualizacjach uda się uzbierać kilkanaście klatek na sekundę więcej. Fajne jest też to, że nie zostaliśmy zmuszeni używać DirectX 12. Chociaż chyba żadna gra nas do tego nie zmusza. No i zawsze jeżeli mamy problem, to możemy cofnąć grę do poprzedniej wersji. Przynajmniej jeżeli gramy na Steamie. Niestety wtedy wszystkie nowości przepadną. Ale można to zrobić, jeżeli nie posiada się jakiegoś drogiego komputera, który jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi nowościami graficznymi. Prace nad konsolami i ich wydajnością.
otrzymujemy od graczy raporty dotyczące zmniejszenia klatkarzy w trybie wydajności na konsolach nowej generacji. Jest to szczególnie zauważalne w bardziej wymagających lokalizacjach, takich jak Novigrad czy Buchler, napisali Redzi. Sam nie posiadam konsoli, więc bazuję na opiniach innych, ale w większości te opinie były pozytywne po ostatniej aktualizacji. Na konsolach w trybie jakości, nie wiem czy ten tryb się tak w sumie nazywa, ale ten tryb, gdzie gra działa z włączonym RTX-em na konsolach, oczywiście kosztem wydajności. Ale chodzi mi o ten tryb, gdzie gra działa z włączonym RTX-em na konsolach, oczywiście kosztem wydajności. Klatkaż na tym trybie w większości się zwiększył. Chociaż dostawałem komentarze, że u niektórych nic się nie zmieniło. To może właśnie przez to, że grali na innym trybie. Możliwe, że poprzednia aktualizacja naprawiła tryb jakości na konsolach, gdzie te klatki nie spadają już poniżej 30. Teraz czas na tryb wydajności, by klatki utrzymywały się na poziomie stałych 60. Poprawki dla ray tracingu globalnego oświetlenia. Pracujemy nad zmniejszeniem wycieków pamięci przy globalnym oświetleniu. Oraz poprawki cienia z ray tracingiem. Przyglądamy się kwestii wyskakiwania cieni roślinności w zależności od kąta i odległości od Geralta. To chyba jeden z najczęstszych błędów, na które się natknąłem, oprócz latających obiektów. Nie wiem czy tylko u mnie tak jest, że karczmarz myje powietrze, a kubek sobie lata obok co po chwila. Czy ja mam jakiegoś kraka tego co nie trzeba. Wyskakiwanie roślinności albo jakichś innych obiektów było też bardzo częste w grze. Ale nie będę ukrywać, że dla mnie osobiście najmniej irytujące i praktycznie w niczym nie przeszkadzające. Lepiej oczywiście jak gra nie ma błędów, niż je ma. I faktycznie w jakiś sposób dla wkręconych mocno graczy, oczekujących imersji, może być to lekko wkurzające. To wydaje mi się, że raczej drzewo, które znika, jak lekko kamerę przesuniesz, nic za bardzo nie zmienia. Przywrócenie okluzji otoczenia, bazującej na horyzoncie na PC. I chyba najważniejszy podpunkt. Zawieszanie się gry. Nieustannie przyglądamy się przypadkom zawieszenia i wyłączania gry, zgłaszanych przez stronę wsparcia technicznego oraz przy pomocy telemetrii. Nie będę ukrywać, no nie zliczę ilości razy, kiedy po aktualizacji 4.0 gra mi się wykrzaczyła. Przynajmniej kilka razy dziennie gra crashowała się przez ostatni miesiąc. Możliwe, że działo się też tak przez dużą ilość modów, bo jednak nagrywam te odcinki i ciągle coś tam zmieniam. Ale chyba najczęstszym błędem, jaki doświadczyłem, to właśnie, że gra wywalała mnie do pulpitu. Osobiście nie za bardzo mi to przeszkadzało, a to ze względu na to, że w opcjach możemy sobie ustawić autozapis co 3 minuty i też za każdym razem jak odpalimy jakąś cutscenkę, co przejdziemy do jakiegoś kolejnego podpunktu misji, gra się automatycznie zapisuje. Także nie było nigdy problemu z tym, żeby tą grę wczytać i po prostu przejść jeszcze te 30 sekund od nowa. W ogóle to polecam, jeżeli ma się dysk SSD, to ustawić sobie autozapis co 3 minuty. Nic to nie zmienia w twoim gameplayu, nie odczujesz jakiejś żadnej różnicy, a jednak gra będzie zapisywana na bieżąco. Gorzej mają niestety konsolowcy, którzy mają ograniczoną ilość zapisów. I ostatni zapisany na forum podpunkt, jednak nie ostatnia informacja na dzisiaj, ale na pewno najśmieszniejsza, chociaż tamta też jest zabawna. Po ostatniej aktualizacji zadanie przygotowanie do bitwy wciąż nie działa u niektórych graczy. Ostatnio śmiałem się, że ktoś musiał czekać miesiące, by pójść dalej wątkiem głównym. Okazuje się, że nie tylko musiał czekać ten miesiąc, ale musiał jeszcze naprawdę nieźle się zdziwić, jak tutaj po aktualizacji 4.0.1 naprawili zadanie przygotowania do bitwy. On mając zadanie porozmawiać z Avalachem, nadal nie mógł porozmawiać z Avalachem. Informacja do wszystkich żeglarzy, którzy musieli wypłynąć w poszukiwanie informacji, co tu się dzieje na różne niebezpieczne fora. CD Projekt Red zarządza taktyczny odwrót. Wystarczy, że poczekasz jeszcze trochę i prawdopodobnie misja zostanie naprawiona. Chociaż co prawda, na słowo to już bym im raczej nie wierzył. Zastanawiałem się też, czemu ktoś po prostu nie cofnie sobie wersji do poprzedniej i uświadomiłem sobie, że savey w wersji 4.0 nie będą działać na wersji 1.32. Co dodaje jeszcze większej śmieszności do tej sytuacji, że ktoś w ogóle nie mógł iść fabułką przez już półtora miesiąca, on nie może grać w ogóle. Pamiętam, że jakiś widz też pisał, że on miał ten błąd. Nie pamiętam niestety niku, no ale niestety mocna maniana została zrobiona przez CD Projekt Red. Kondolencje dla wszystkich nerwów, które musiały być szargane. Jak ktoś po całym tygodniu szkółki lub pracy szykował sobie piwko albo soczek pomarańczowy, chipsy, rozsiadał się na komputerze i przez 8 godzin oglądał gameplay z Wiedźmina, bo sam zagrać nie mógł, bo miał błąd. Żeby pozostać przy wpadkach, kolejna śmieszna informacja. CD Projekt Red zrobiło coś jeszcze bardziej głupiego przy aktualizacji 4.0. Po 2 miesiącach odkryto jeszcze jedną rzecz, która nie została zapisana w patch notesach. A do aktualizacji Next Gen trafiła zupełnie przypadkowo.
Tmiady dotknęły modele kobiet w grze i okazało się, że są one przedstawione zbyt szczegółowo anatomicznie. Tak, i CD Projekt Red nawet o tym nie wiedział. Do gry wraz z aktualizacją 4.0 zostały wprowadzone również fanowskie modyfikacje. A jedna z tych modyfikacji była modyfikacją poprawiającą intymne części uwiedź z moczarów oraz ubruksy jednego z rodzajów wampirów. Next-genowa wersja Wiedźmina 3 Dzikiego Gonu zawiera kilka modów od społeczności, które nie zostały opracowane przez CD Projekt Red, a także liczne ulepszenia stworzone i wdrożone wewnętrznie przez studio. Połączenie tego wszystkiego razem było złożonym procesem, a omawiane tekstury są niezamierzonym rezultatem obecnym w wydanej wersji. Ja mam czasem wrażenie, że osoby, które pracują nad tą aktualizacją, to są jacyś w ogóle początkujący goście, którzy dopiero są wdrażani do firmy. Albo że nad Wiedźminem aktualnie pracują 4 osoby. Jest to raczej śmieszny newsik i nic takiego tak naprawdę się nie stało, no bo jednak wszyscy wyszliśmy z tych poprawionych teksturowo części. Tak, dzieci. To nie bociany nas przyniosły w kapuście. To była Bruksa. Do następnego.